Małgorzata Szostak, pochodzę z Radoniowa, uczęszczam do szkoły w Lubomierzu i w sumie dzisiaj kończę szkołę. Śpiewam od dziecka, zawsze się na jakichś imprezach śpiewało i tak jest do teraz. Ośrodek Kultury pomógł, szkoła pomogła, pan profesor pomógł, moi przyjaciele pomogli. No wszystko jednak tak pnęło mnie do góry i teraz jestem tu, gdzie jestem, nie? Aleją gwiazd, aleją gwiazd biegniemy, Bóg drogę zna. Pod niebem gwiazd żyjemy, a każdy sam. Myślę, że Alicja Majewska, Krystyna Prońko to są takie moje klimaty. Oprócz tego gram też na pianinie i od niedawna zajmuję się organistyką. I gram w kościele w Chmieleniu, w Radoniowie i w Mońsku. Mam covery, ale już mam swoje piosenki, tylko jeszcze no, nie wyszły na światło dzienne, bo... No bo jeszcze nie. Jeszcze nie czas. Jeszcze może... Najpierw chciałam skończyć szkołę jednak, żeby mieć to za sobą. I teraz można pomyśleć o jakimś zespole i wtedy pójść no, krok dalej, nie? Mam zamiar zdobyć pracę, która będzie takim stałym, stałą rzeczą. A jednak muzyka to takie hobby, które odpręża i naprawdę daje dużo radości. Więc myślę, że będę to jako hobby traktować i dodatkową pracę oczywiście. Cześć, jestem Honorata. Pochodzę ze Zgorzelca. Przyjechałam tutaj, żeby się tak nauczyć śpiewać, głównie, bo jednak profil artystyczny. Chyba ja się jednak, zwłaszcza, że ten jego kumpel po paletkę ma skrzydełka białe dwa. Śpiewam od przedszkola. Staram się bynajmniej. Były tam jakieś konkursy, tam od przedszkola do Opola. Miałam pierwsze wtedy nagrywki. I no... Cały czas od tamtego momentu śpiewam. Także uczęszczałam do szkoły muzycznej. Poszłam na flet poprzeczny. I na fortepian. No i tak ukończyłam. I teraz przyszłam tutaj do liceum, do Lubomierza. I w sumie dało to mi naprawdę wiele korzyści. Dzięki temu jednak wiem, że na pewno chcę to kontynuować w przyszłości i że jest to moje możliwe, że zawód, nie wiadomo, zobaczymy. Nie ma takiego na przykład, że tego nie zaśpiewam tego, próbuję wszystkiego. Staram się jakby poszerzać cały czas swoje umiejętności. A własny repertuar? Posiadam, tak. Mam też swój zespół w Jaworzynie Śląskiej. A niech sobie moknie, a niech sobie moknie, niech czeka, niech. Kiedy tak na niego patrzę, stojąc w oknie, bierze mnie śmiech. A niech sobie moknie smutny impresario za grosze dwa. Szydzie z niego rym na deszczu, Marią szydzę i ja. Dwa para. Dzeram dwa para. Działa na mnie bardzo pozytywnie. Są w ogóle ludzie, oklaski, brawa, to jest dla mnie największa nagroda. Nie, nie ma wtedy tremy, wtedy jest taka adrenalinka. Tak czuję bynajmniej. Nazywam się Artur Sikora. Jestem absolwentem klasy artystycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu. Od 3 lat żywo interesuję się muzyką. Staram się w tym kierunku rozwijać, w czym bardzo, bardzo pomagają nam osoby związane czy to z naszym zespołem szkół, czy też Miejskim Ośrodkiem Kultury. I dzięki temu możliwa jest między innymi organizacja wielu różnych przedsięwzięć muzycznych, w trakcie których po prostu my jako młodzi adepci muzyki, artyści możemy prezentować swoje umiejętności szerszej publiczności.
co jest z pewnością pozytywnym impulsem dla nas do dalszych starań o to, aby czynić kolejne postępy, aby podnosić sobie stale pewną poprzeczkę i realizować się w naszej pasji, jaką jest tworzenie muzyki po prostu. Znaczy ja zawsze kochałem muzykę i zawsze tkwiło gdzieś we mnie takie przeświadczenie o tym, że jeżeli ktoś będzie w stanie mi w odpowiedni sposób pomóc, pokierować w pewien sposób moim rozwojem, to będę w stanie tworzyć, będę w stanie poprawiać swój wokal. No i w pewnym momencie osiągnę poziom, który pozwoli mi na publiczne prezentowanie jakiejś tam swojej twórczości. Z pewnością jednym z takich największych występów, jakie miałem okazję przeżyć, których mogłem doświadczyć, to Skrzydła nad Kazimierzem. Impreza o charakterze wojskowym, lotniczym. I takie też repertuary prezentowali uczestnicy tegoż przedsięwzięcia w takiej tematyce właśnie się utrzymujące. Co też zresztą mamy w zwyczaju czynić jako uczniowie liceum o bogatej tradycji patriotycznej. Zatem taka tematyka właśnie tych utworów również nie jest nam obca i w tego typu uroczystościach muzycznych, patriotycznych jak najbardziej bierzemy część. Chciałbym realizować się dalej w tym kierunku, a co za tym idzie, mam wrażenie, że powinienem, tak jak wcześniej powiedziałem, podnosić sobie stale tę poprzeczkę i chciałbym gdzieś tam, mam taką nadzieję, że będę miał taką sposobność ku temu, aby gdzieś tam w trakcie dalszej swojej edukacji na jakiejś uczelni wyższej poznać po prostu ludzi, stworzyć z nich jakąś zgraną ekipę, zgrane grono instrumentalistów, założyć jakiś zespół, dzięki któremu będę mógł realizować jakieś swoje koncepcje. Zapomniałem nakręcić czas i zapomniałem rozpocząć nowy dzień. W zagubionej przestrzeni trwam. Cały świat płynie obok gdzieś. Mam na imię Kornelia, mieszkam w Lubomierzu. Muzyką interesuję się od dziecka. Swój pierwszy konkurs miałam już w przedszkolu. Gdy miałam 9 lat, zaczęłam przygody ze szkołą muzyczną i kontynuuję ją do teraz. Nie mam tak określonego repertuaru. Zazwyczaj śpiewam spokojne piosenki, raczej nie jakieś bardzo żywe. Znaczy, chciałabym, żeby muzyka mi towarzyszyła całe życie. Planowałam zostać nauczycielką muzyki i pracować albo w publicznej szkole, albo w jakiejś prywatnej. Kładziemy nacisk przede wszystkim na pracę z młodzieżą, realizowanie talentów. No i druga rzecz, to będziemy również starali się wspierać tą grupę, która jest zapomniana, czyli seniorów. Bo to, co robimy, robimy dla muzyki, robimy dla siebie. Nie ćwiczymy po to, żeby odnosić jakieś sukcesy, laury, tylko realizować swoje marzenia, pragnienia, realizować to, co w człowieku tkwi głęboko, jakąś pasję. Działa zespół Chapter One, który teraz przeżywa tam troszeczkę zawirowania, ale przepraszam bardzo, lada moment zostanie reaktywowany. Działa nowy zespół Wara, no i chcemy reaktywować zespół wokalny, ale w nowym wydaniu, w wydaniu takim wojskowym, ponieważ liceum to klasy mundurowe i chcemy nawiązać do tej tradycji. Dziewczyny będą miały nowe stroje lotnicze, mundury, ładne spódnice, wysokie obcasy. To pięknie na scenie wygląda i mam nadzieję, że będą kontynuować te dobre tradycje z lubomierskiej kultury, tego, co tu od wielu, wielu lat się działo i jest znane w całej Polsce. W tej chwili były cztery dziewczyny i jeden mężczyzna. Z mężczyznami jest trudno, więc to taki rodzynek. Artur to jest nasz rodzynek. No dziewczyny, no dwie dzisiaj żegnamy. Małgorzatę i Honoratę,
które no, z tym swoim potężnym głosem zabijały publiczność. No i mamy dwie dziewczyny, które zostają, będą kontynuować, czyli Kornelię i Julę, które już się dały poznać choćby we Lwówku na ostatnim wydarzeniu tym lwóweckich Święto Talentów. No i będziemy na ich jak gdyby podstawie budować nową strukturę. No, życzę, aby nigdy nie zrezygnowali z tego, co wynoszą ze szkoły, czyli z tej pasji, z tej miłości do muzyki. Tak ktoś kiedyś powiedział, że człowiek, który kocha muzykę, to jest człowiekiem dobrym. I ja bym chciał, żeby oni wyszli stąd jako ludzie dobrzy, kochający muzykę i robiący w życiu to, co lubią. Przychodzi dzień, a po burzy spokój na. Coś takiego? Nie. Wystarczy. Dobra, koniec.